We Are The World, nieśmiertelne nagranie, producentem którego jest Quincy Jones. Quincy Jones ma dzisiaj urodziny, 84 lata kończy. Wszystkiego najlepszego od muzycznej jedynki. Quincy Jones, wybitny muzyk, któremu udało się pracować i z Frankiem Sinatrą, i z Michaelem Jacksonem, i wyprodukować We Are The World. W całości u nas brzmiała ta piosenka, tylko w muzycznej jedynce takie rzeczy. I w muzycznej jedynce witamy jubilatkę, Kasia Cerekwicka. Witam. Dzień dobry. No nie chce mi się wierzyć, że to już 20 lat. Dopiero... Prawda? Naprawdę, wiesz, jak sobie teraz przypominałam twoją karierę, myślę sobie, Boże, jak to szybko jak to minęło, zleciało. Bardzo szybko, ale co mogę powiedzieć, dla mnie osobiście było to 20 bardzo fajnych lat. Takiego, można powiedzieć, artystycznego poszukiwania, czasami spełnienia i taka ogromna życiowa, największa życiowa przygoda. Od samego początku, od tej szansy na sukces? Tak, tak. Od szansy na sukces tak naprawdę wszystko się zaczęło. Z Ewą Bem to było, proszę państwa. Ewa Bem nie ma najłatwiejszych piosenek nie. w repertuarze. Jeszcze wylasowałam, wyszłam za mąż, zaraz wracam. No właśnie. Kompozycję pana Wojciecha Karolaka. Bardzo Sława trudną. Marysi Czubaszek, tak, świetny, tak, przecudowna. Tak. I powiem szczerze, najbardziej pamiętam, bałam się właśnie tego utworu. I chyba paradoksalnie właśnie miałam szczęście, bo najbardziej byłam przygotowana do tej piosenki, bo najbardziej się jej obawiałam. Czyli, najbardziej ją ćwiczyłaś. I jak wylosowałam, mówię, o nie! A później okazało się, że jednak poniosła mnie ta melodia, ta kompozycja, ten tekst był przezabawny. A poza tym jury, które zasiadało przede mną, właśnie Ewa Bem, Wojciech Karolak, dawali takie fajne wsparcie. W ogóle program Szansa na Sukces to było innego rodzaju show. Takie, prawda? Ja bardzo tęsknię za ja tym tak programem. I po raz, komu to przeszkadzało. Komu to przeszkadzało i po raz kolejny apeluję do władz, do kogoś, kto ma władz telewizji, do kogoś, kto ma przełożenie na te programy. Wróćcie ten program, bo był naprawdę wspaniały i brakuje go. Bo to był program, w którym śpiewać każdy może raz lepiej, raz gorzej. Zabawny, lekki, bez tego show i tego całego zamieszania, które teraz się dzieje w tych programach muzycznych. Bo w tych programach teraz może nie jest taki ważny ten artysta śpiewający, tylko nie. ta cała otoczka, prawda? Znaczy to jest takie na siłę wmawianie młodym ludziom, że zrobisz karierę, możesz osiągnąć wszystko, a nie mówi się, że tak naprawdę to jest pierwszy krok, jaki poczyniają w ogóle na tej swojej drodze, a wszystko później zależy tylko i wyłącznie od nich i trochę od łutu szczęścia. Kasia, jak patrzysz na te lata, które minęły, kiedy spojrzę hen za siebie w tamte lata, co minęły, że zacytuję tak. Nie, Jarmarki. Teraz powinnam zaśpiewać coś w stylu Edith Piaf, tak, że niczego nie żałuję. Ale nie, ja myślę, że jeszcze wiele rzeczy przede mną, wiele projektów. Myślę, że dopiero teraz dojrzałam do, można powiedzieć, takiej swojej drogi już i bronienia swoich pewnych muzycznych przynajmniej ideałów. I to mam większą na pewno, sama byś chciała wszystko tak, i na pewno robić, mam żeby nikt większą ci nic nie odwagę. Mówił, że to tak, tak trzeba. Tak, że ja już teraz po prostu chcę sama przez ostatnie 10 lat tak naprawdę zawsze chciałam tworzyć sama te piosenki, mieć większy wpływ na tą muzykę. Dlatego teraz nie jestem związana z żadną wytwórnią i pracuję nad materiałem takim już totalnie moim, żeby pokazać, co tak naprawdę gra mi w duszy. Chociaż też słuchając tego materiału sprzed 10 lat, sprzed 5, taka wtedy też byłam. To był klimat muzyczny, który czułam, więc absolutnie to nie jest tak, że o, teraz to się wypieram tego, co zrobiłam kiedyś. To był fajny czas, taki właśnie pop R&B, który królował wtedy na listach przebojów. I ja też, można powiedzieć, szłam za tą modą i to było fajne, bo byłam chyba jedną z pierwszych artystek, która w ogóle w rejonie tej muzyki R&B oprócz zespołu Sisters się poruszała i to było naprawdę takie, można powiedzieć, nowe i świeże. Czyli teraz ta płyta, która ukaże się jesienią, to będzie już zupełnie inna, zupełnie inną Nie, Kasię ja, usłyszymy? Ja kocham pop, ja uwielbiam muzykę popularną, ja uwielbiam ładne melodie, ładne piosenki, zaaranżowane nie na dwóch,
akordach, tylko rzeczywiście z pełnym instrumentarium. I to jest to, do czego dążę. Na pewno będzie to płyta dużo spokojniejsza, chociaż pozytywna. Dużo spokojniejsza, bo artystka jest już dużo spokojniejsza z upływem czasu. Tak, bo już rzewne piosenki o miłości. To już mam ten etap, myślę, za sobą. Teraz raczej staram się dostrzegać te pozytywne aspekty życia i chciałabym, żeby moja muzyka dodawała otuchy. Już mniej chyba śpiewam o sobie na pewno. Mam mniejszą potrzebę wyżalania się poprzez muzykę. Teraz raczej myślę o tych słuchaczach. I stąd też piosenka Bez Ciebie, mój nowy singiel. Mm-hmm. Ona zabrzmi na zakończenie naszej rozmowy. Tak, który ma mocny tekst. To nie jest tekst mojego autorstwa, jestem współautorem. Trochę tam pomieszałam. Chociaż stwierdzenie, że miłość silniejsza jest niż śmierć, jest bardzo dosadne i takie mocne. Ale myślę, że jesteśmy teraz wszyscy tak zmęczeni, że zapominamy czasami o tych wartościach w życiu, o tym, co jest ważne, o tym, że właśnie miłość, rodzina, bliskie relacje. Siedzimy wszyscy na Facebookach, utrzymując sztuczne jakieś znajomości, a coraz rzadziej spotykamy się w codziennym życiu. No tak, ale ty jako artystka po prostu musisz siedzieć na Facebooku. Muszę, prawda? Ale też staram się mimo wszystko spotykać z moimi przyjaciółmi oko w oko, patrzeć na ich prawdziwe emocje, a nie na lajki, uśmiechnięte buźki i taki trochę sztucznie wykreowany czasami wirtualny świat. W ciągu tych lat kariery dorobiłaś się grupy fanów, którzy za tobą jeżdżą. Tak, czasami mam takie grupy, ale to są tacy prawdziwi fani, których naprawdę lubię. Mogłabym wymieniać nazwiskami, bo mam kontakt na Facebooku. Mhm. I to jest cudowne, kiedy widzę ze sceny znajomą... Że oni tam są, tak? Tak, znajomą mordkę, która już śpiewa. I wiadomo, że to jest przyjaciel, prawda? Tak, i wiadomo, że to jest taki prawdziwy fan z krwi i kości, który ma wszystkie moje płyty, który potrafi powiedzieć, że to mi się podoba, a to mniej. Moi fani są bardzo szczerzy i to jest cudowne. Ale mówię właśnie o fanach, nie tych, którzy robią sobie zdjęcie na Facebooka, łowcach autografów czy znanych twarzy, bo tacy też istnieją, ale o fanach właśnie, którzy przyjeżdżają dla mojej muzyki, bo to ich najbardziej interesuje, bo to ich porusza, bo to im się podoba. I cudowne jest tworzyć, mając świadomość, że są tacy ludzie, którzy czekają, którzy wiem, że mnie nie zawiodą i trochę tą muzykę zawsze robię też dla nich. Ale nie są tacy bezkrytyczni, że wszystko, co zrobisz, to świetne. Nie są cudowni. Kasiu, czasem nawet słucham, że Kasiu, stać cię na więcej, uwielbiam twój głos, a może powinnaś, nawet są świetnymi doradcami, naprawdę fajnie mieć takie wsparcie. Ja lubię krytykę, ale właśnie konstruktywną, bo zhejtować kogoś można zawsze, ale super jest też docenić pracę nie tylko artysty, ale każdego człowieka. A jak patrzysz na te lata minione, to i miałabyś wybrać największy swój sukces z całego artystycznego życiorysu. Trudno, tak? Bardzo trudno wybrać taki moment, dlatego że dla mnie to całe 20 lat składa się z takich małych sukcesów. Ale mimo wszystko największym to była właśnie szansa na sukces. Jednak ten początek, tak? I później wygrana w sali kongresowej, bo to, co później robiłam, to już były takie świadome kroki. A tu przyjechała młoda dziewczyna z Koszalina z głową pełną marzeń. Pamiętam, jak znajomi gdzieś ze szkoły mówili, ale co ty w ogóle... Po co ty jeździsz do tej szansy na sukces? Ty nie masz szans. Widziałaś tą, jak ona się nazywała? Justyna Staczkowska. Jeszcze to było zanim Justyna zrobiła karierę, nagrała świetne płyty. I tak mi, ale zobacz, tamta dziewczyna, a ty z czym ty dziewczyna to chcesz jechać? A nikt nie wiedział, że od lat zamknięta w pokoju, śpiewałam i tak marzyłam strasznie. I stwierdziłam, okej, to nikomu nie powiem, jak się nie dostanę, to najwyżej nikt nie będzie wiedział. No i paradoksalnie wygrałam wtedy i program w telewizji. I potem koncert w sali kongresowej, co było chyba jeszcze trudniejsze, tak, prawda? I to było bardzo trudne, ale do dziś taki najfajniejszy dla mnie moment to było, jak już ogłoszony został werdykt i na koniec śpiewało się z
osobą, której piosenkę się wykonywało podczas finału. Czyli z Ewą Bem. Tak, ja zaśpiewałam z Ewą Bem. Naprawdę do dziś pamiętam, że cieszyłam się, ale strasznie mnie dusiło w gardle ze wzruszenia po prostu, bo byłam w szoku ogromnym. I do dziś pamiętam, zresztą mam to nagrane, jak na koniec Ewa Bem obejmuje mnie i ja ją i obie się chyba wtedy popłakałyśmy. I to jest najfajniejszy moment dla mnie, bo poczułam od niej samej takie wsparcie ogromne i dużo bardzo ciepłych słów. I tak samo miło będę wspominać reżyser tego programu, czyli Elżbietę Skrętkowską, której można powiedzieć zawdzięczam. Tak, której można powiedzieć zawdzięczam swój tych start. 20 absolutnie. Lat tak, późniejszych. Tak, tak. Kasia Cerekwicka w Muzycznej Jedynce. To życzę ci takich momentów na następne dwudziestolecie. Kolejnych 20. I teraz ta piosenka, która zapowiada jesienią płytę. Tak. Bez ciebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.